Cześć, z tej strony Marcin ze Strefy Rekinów. To jest pierwszy odcinek takiego vloga, w którym chciałbym pokazać po prostu krok po kroku pracę, które teraz wykonuję przy mojej E30. Prace głównie związane z silnikiem, dlatego że gdzieś tam samochód jest rozpoznawalny pod nazwą taką roboczą. Stworzyłem sobie po prostu oznaczenie modelu związane z pojemnością silnika 336S. Ostatnio ta nazwa została zmieniona na 338IS. Też dużo właśnie osób się mnie dopytuje, o co chodzi, co się dzieje, więc jakby poniekąd też pochwalę się tak tym, że zmieniam silnik z S38 B36 na B38, czyli można powiedzieć, robię upgrade słupka silnika, podmieniam słupek silnika. Natomiast oczywiście, jak to w praktyce bywa, miała być tylko szybka podmianka słupka. Natomiast no, po drodze jeszcze wyszło dużo dodatkowych modyfikacji, dużo dodatkowych przeróbek, włącznie z tym, że robię całkowitą korektę pozycji silnika w komorze silnika, więc sporo się dzieje. Ja staram się wygospodarowywać jeden dzień w tygodniu na pracę przy tym silniku, przy komorze silnika, więc mam nadzieję, że się wyrobię do wiosny, żeby też tym samochodem wyjechać na sezon, gdzieś tam go pokazać na ultrajsie głównie, ale też wiadomo, jakieś inne też imprezy typu E30 Meeting czy inne jakieś eventy stensowe. Więc też bardzo chętnie opowiem o jakby ogólnie problematyczności montażu silników rodziny S38 czy M88 W30C. I też właśnie opowiem o tym, jakie tutaj wprowadzam modyfikacje, bo z jednej strony robię, powiedziałem, upgrade silnika, czyli podmieniam słupek po prostu na niemalże identyczny o większej pojemności, oczywiście większej mocy. Natomiast z drugiej strony robię downgrade silnika, ponieważ on już wcześniej był, można powiedzieć, wizualnie zrobiony na S38, B35, przynajmniej połowicznie, bo dekiel zaworowy był z S38, B35, czyli z tej pierwszej wersji S38 montowanej B24 M6, E28 M5 na rynek USA. To było oczywiście podyktowane tylko tym, żeby zachować ten wygląd po prostu taki charakterystyczny dla lat 80. Tutaj idę krok dalej i całe plenum dolotowe, czy airbox tak zwany, też adaptuję z S38 B35, czyli można powiedzieć, no, może nie jest to jakiś mój taki nadrzędny cel, ale jest to dla mnie jakąś tam inspiracją, powiedzmy. Model Hartke H35-24 lub H36, czyli no H35-24 w nadwoziu O30M3. W dużym skrócie Hartge montowało w latach 80. silniki M88, czyli te pierwsze M88 przez 3 konkretnie, czyli tą pierwszą generację tych silników S38 w W30. Nie dysponujemy danymi w ogóle, ile tego wyszło, ale tej ostatniej generacji H36, czyli ten silnik M88 montowany w E30M3, tego wyszło 7 sztuk. Także to nawet ciężko mówić o jakiejś tam seryjnej produkcji, ale no, można powiedzieć seryjna pod kątem takim, że Hartge zastosowało własną miskę olejową, własne łapy silnika, miska, która jest odlewana, nie jest jakimś customem spawanym, więc pod tym kątem jest to, można powiedzieć, seryjna produkcja, bo wypuszczono serię jakichś tam specyficznych części, żeby zaadaptować ten silnik D30. Ja o tym troszkę więcej opowiem, dlatego że też bardzo przez ostatnie lata tak naprawdę spędziłem na dogłębnej analizie tego, jak Hartge montowało te silniki. Danych jest bardzo mało, tak jak powiedziałem, nawet nie wiadomo, ile sztuk wypuszczono tych silników M88 w zwykłych D30, ale to są białe kruki, to jest tak naprawdę tak mała produkcja, że w internecie gdzieś tam ciągle się wyświetla tylko kilka jakichś tam egzemplarzy i nie wiadomo tak naprawdę, co z pozostałymi. Więc ja temat zbadałem, bardzo chętnie opowiem o tym, jak Hartge to robiło, co robili fajnie, co na przykład w mojej opinii można poprawić lub można zrobić inaczej, bo tu jakby nie chcę tego pod takim kątem przedstawiać, że ja coś zrobię lepiej, po prostu zawsze wszystkie te przeróbki wynikają z jakichś kompromisów, tak? Więc to wszystko zależy, kto jaki ma cel nadrzędny. Więc kończąc tą dygresję, gdzieś tam jakby zmierzam do tego, żeby ta komora silnika wyglądała po prostu tak, jakby
jak wyglądała w Hardware H3524, czyli otwierając maskę, miało się wrażenie, że to jest fabrycznie seryjnie montowany silnik, że nie jest to swap, tak jak się to dzisiaj mówi, swap silnika. Więc taki cel będzie mi tu przyświecał, stąd też właśnie będzie niejako taki downgrade silnika, bo nie tylko wizualny, ale on też tak naprawdę będzie i mechaniczny, dlatego że później też o tym opowiem. Rezygnuję z DIS-y, czyli ze zmiennej geometrii do lotu, i to jest element silnika S38, B36 i B38. W tych silnikach BMW stosowało takie rozwiązanie. Dodatkowa przepustnica, która zmienia pojemność układu dolotowego, czy de facto jakby zmienia długość trąbek w ITB. Wpływa to bezpośrednio na zmianę rozkładu momentu obrotowego. Daje więcej momentu z dołu i z góry. Ja z tego świadomie rezygnuję, zakładając plenum dolotowe ze starszej wersji tego silnika. Czy to zamierze moment obrotowy dolnej partii obrotów, czy nie? Tego nie wiem, dlatego że też nie jest to takie bezmyślne działanie. Ja potem też powiem, jakie ewentualnie korzyści z tego można uzyskać, jaki jest na to plan, jakby to zniwelować, troszeczkę tą, powiedzmy, stratę z tym związaną. Z drugiej strony jakiś tam upgrade w postaci chociażby założenia baranów z silnika M88x3, czyli to są najmniej restrykcyjne barany o największej średnicy, o najmniejszym kącie promienia gięcia, czyli są bardzo takie obłe te barany. W późniejszych wersjach one były z mniejszych rurek, łamane pod większymi kątami. Tam jeszcze była dorzucona restrykcja taka wynikająca z, wiadomo, z przepisów związanych z ekologią, że było dopompowywane powietrze, była dodatkowa pompa, która pompowała powietrze, wydech. O tym też opowiem, pokażę, jak to było skonstruowane. No i tutaj jakby jest jakieś tam pole, gdzie też rezygnując z tych rzeczy można, tak powiem, pomóc troszeczkę odblokować ten silnik, chociaż ja zawsze jakby zaznaczam, że silniki rodziny S, czyli te Empowery BMW-kowskie, jeśli chodzi o jakieś upgrade'y, podnoszenie mocy, to jest sztuka przez duże S, dlatego że no te silniki są fabrycznie wysilone i są no naprawdę jest ciężko jest coś poprawić. Czasem ma się wrażenie, że się coś poprawi, ale po drodze się coś zepsuje. No ale też taki jest urok tych zabaw, więc ja też się troszeczkę pewne rzeczy mogę śmiało powiedzieć, że robię po omacku, troszeczkę eksperymentuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i też fajnie będzie jakieś tutaj wnioski wyciągnąć i lekcje z tego wszystkiego. Więc to tak gwoli wstępu. Dobrze, to jeszcze w kwestii jakby osiągów tego silnika, co warto tutaj dodać. Sam pomysł upgrade'u tego silnika z 3.6 na 3.8 chodzi już za mną tak naprawdę od kilku lat. Już na samym etapie montażu tego silnika 3.6 to było tak, że dokonując wyboru, jaki silnik miałby być, kiedy tworzyłem ten projekt jeszcze wtedy w głowie i się zastanawiałem, jaki silnik byłby idealny. No i właśnie to S38 to zawsze za mną przemawiało jako ostatnia generacja tej silników tej rodziny Big Six, silniki M30, które znane są jako te idiotoodporne, gdzie moc wynika stricte z pojemności, to nie są silniki wysilone, wręcz przeciwnie, te legendy o tym, jak znoszą turbo i tak dalej, to o tym można by się rozgadywać, natomiast no, gdzieś tam niektórzy to tak kolokwialnie powiem dzielą na silniki plastiki, tak? Czyli generacja od M50 w górę, to już są te tak zwane plastiki, które po prostu epokowo też nie do końca pasują do E30, chociaż no jeszcze w mojej prywatnej opinii silnik S50 do szerokiej lampy gdzieś tam pasuje tak stylistyką tamtych lat, natomiast no S38 zawsze wydawało mi się idealnym wyborem. W zasadzie to brałem pod uwagę alternatywnie tylko S54. No i właśnie, tak naprawdę też kwestia była tego, że silnik 3.8, S38, B38, to jest ostatnia generacja, Motronic, osprzęt jest sterowany przez Motronic 3.3 i to jest późniejsze rozwinięcie 3.3, tam jeden chyba, jak dobrze pamiętam, to już był osprzęt silnika M50, bo zawsze właśnie te rozwiązania stosowane w motorsporcie czy przez BMW, dział BMW Motorsport,
no to one niejako były testowane, a potem wprowadzane jakby do szerszej produkcji. I jednym z tych właśnie, powiedzmy, nowości na tamte lata, no to był system coil on plug, czyli sześć indywidualnych cewek, każda oddzielna cewka bezpośrednio na świecy, dająca iskrę bezpośrednio na świece. Nie tak jak wcześniej było, że mieliśmy ten tradycyjny, tę kopułkę, palec, który rozdziela iskrę na sześć cylindrów. I tak naprawdę to była kwestia tylko tego, że wizualnie ten silnik już był troszeczkę dla mnie zbyt nowy i po prostu nie bardzo mi pasował. A S38, B36 też nie do końca mi wizualnie pasowało, ale ja to właśnie, tak jak wspomniałem, rozwiązałem w ten sposób, że założyłem dekiel zaworowy z jeszcze poprzedniej generacji S38, B35. Ten dekiel pasuje plug and play. Różni się w zasadzie tutaj delikatnie mocowaniami, przewodami zapłonowymi i umiejscowieniem korka w lewoleju. Zastosowanie dekla zaworowego z jeszcze poprzedniej generacji tych silników, czyli M88 przez 3, byłoby niemożliwe, bo w M88 przez 3 mamy pojedynczy łańcuch rozrządu, więc dekiel jest po prostu troszeczkę krótszy. Później właśnie zastosowano ten podwójny łańcuch rozrządu i w kolejnych generacjach oczywiście też był ten podwójny łańcuch rozrządu, więc padło na to 3.6. Potem miałem też tak naprawdę możliwość, bo nawet właśnie kupiłem kiedyś 3.8 na palecie i też chodziło za mną, żeby to wsadzić, ale znowu rezygnowałem ze względu. Tak, może to głupio brzmi, że zrezygnowałem z upgrade'u silnika na większą moc, tylko dlatego, że wizualnie mi się on nie podoba, ale w sumie to tak było. Natomiast teraz po kilku latach z powrotem pojawiła mi się okazja, bo trafiło się E34 M5, całe auto jeżdżące, też z małym przebiegiem, w którym ten silnik bardzo ładnie pracował, był suchy, znana była też historia tego samochodu na wiele lat wstecz. I co kluczowe, zabrałem ten silnik na hamownię. Na hamowni wyszła nam piękny wykres, piękna seria. Silnik trzyma wszystkie parametry fabryczne, więc też taka decyzja, że okej, to biorę ten silnik, wkładam. I tak też się stało. Natomiast problem tego, że ten silnik wizualnie po prostu mi gryzie się z komorem E30, to rozwiązałem w ten sposób, że będzie 6 cewek, dlatego że no, był jeszcze pomysł taki, żeby zdowngradeować ten silnik do osprzętu 3.6, czyli założyć wiązkę sterownik 3.6, założyć kopułkę z przodu, normalnie palec, poprowadzić te przewody. To się da zrobić, bo tutaj jakby te głowice, odlew głowicy jest taki sam, więc tam po prostu no, to się sprowadza do wyjęcia zaślepki i przełożenia tam kilku elementów trzymających palec, więc to się da zrobić, ale to by było trochę taki strzał w kolano pod kątem jakiegoś tam dalszego upgrade'owania tego silnika pod kątem performance'u, więc no bo jest jakiś tam plan właśnie, żeby te wałki rozrządu wrzucić troszeczkę ostrzejsze, żeby tu jakiś tam program poprawić, co będzie wymagało oczywiście tak naprawdę poprowadzenia nowej wiązki i postawienia tego na EMU. Natomiast na chwilę obecną rozwiązanie będzie takie, że zostaje te 6 cewek, ale nie będą one zamontowane na deklu zaworowym, tylko będą one poza silnikiem i iskra będzie poprowadzona z tych cewek na świecy po prostu tradycyjnie poprzez przewody zapłonowe, przez fajki, więc ten luk zostanie zachowany. A przy okazji, jakby no nie odbieram sobie możliwości chociażby przy strojeniu tego silnika opóźniania czy wyprzedzenia zapłonu, tak? Gdzie w przypadku tego Motronika 1.1, bo ten osprzęt na tej tradycyjnej kopułce to jest Motronik 1.2 z tą kopułką, no ta możliwość przy strojeniu regulacji zapłonu w zasadzie jest niemożliwa, no bo iskra nam jest podawana przez palec, tak? Więc nie da się przyspieszyć opóźnień zapłonu. Więc jakby no, nie chciałem sobie odbierać tej możliwości. Oczywiście ostatecznie i tak jakiekolwiek strojenie tak naprawdę to tutaj będzie trzeba przejść na to EMU ostatecznie. Oczywiście da się stroić na sterowniku Motronik 3.3, natomiast tam tak jak w Motroniku 1.2, w Motroniku 1.1, 1.3, czyli to wszystko, co M20, M30, te starsze silniki, tam są kości jednorazowego zapisu, na których jest program, więc jakby strojenie to sprowadza się do tego, że trzeba
każdą jedną jakby wprowadzaną zmianę, to trzeba nadpisywać nową kość i ją wymieniać w sterowniku. Jest to upierdliwe, jest to niewygodne, też mało kto w ogóle chce się bawić w takie strojenie, więc naturalną jakby kolejną rzeczą będzie przejście tutaj na EMU. Natomiast ja też gdzieś tam nauczony i doświadczeniem i jakby znając swoje po prostu możliwości i oceniając je, myślę po prostu realnie, nie chcę robić zbyt dużo rzeczy na raz, bo po prostu chcę tym samochodem wyjechać na wiosnę, wyjechać na sezon. A wiem też, że po prostu jak za bardzo nie skupię się na tym, na czym trzeba, tylko zacznę teraz robić wiązkę pod EMU, bo oczywiście tą wiązkę sam bym musiał sobie zrobić, no bo nie mógłbym też odebrać sobie tej przyjemności i tego zlecić komuś. Więc przechodzenie teraz na EMU, zaraz jak na EMU stroić, to no to fajnie by było od razu te wałki wymienić, bo po co stroić dwa razy. Więc szereg jakichś tam rzeczy, gdzieś tam to po prostu tą granicę sobie staram postawić tak, żeby po prostu czasowo się wyrobić, a możliwości mam takie, że maksymalnie jeden dzień w tygodniu jestem w stanie wygospodarować na pracę tutaj przy tym silniku, przy tym aucie. Więc na chwilę obecną koncepcja jest taka, że to 3.8 na osprzęcie z 3.8, ale tylko cewki będą poza silnikiem, więc muszę tylko zrobić tylko i aż zrobić customowe przewody zapłonowe, stricte jakby pod to ułożenie tutaj tych cewek. Cewki będą zamontowane na półce pod akumulatorem, gdzie do tej pory była pompa ABS-u, którą z kolei teraz muszę przenieść na stronę lewą pod dolot. Tutaj takie operacje będą wykonywane. Natomiast, no tak jak wspomniałem, wydaje się, że tylko podmianka słupka z 3.6 na 3.8, natomiast po drodze jeszcze wychodzą inne rzeczy. Już abstrahując od tego, że skrzynia biegów jest obecnie w remoncie, tutaj jeździłem na tej skrzyni Dogleg za 30M3. Ten silnik był spięty z 6-biegówką i ten silnik miał fabrycznie koło zamachowe dwumasowe. I też stwierdziłem, że to jest bardzo dobra okazja, żeby po prostu przejść z koła jednomasowego na dwumasowe. No i dlaczego? Gdzie właśnie czasami to wywołuje jakieś tam zaskoczenie, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że zazwyczaj to w drugą stronę się idzie, że się tą problematyczną dwumasę wyrzuca i na jej miejsce wsadza się jednomasę, która jest lżejsza, a jeszcze tą jednomasę to się często odelża. Robi się ją, frezuje się ją, żeby była jeszcze lżejsza, dzięki czemu no silnik lepiej reaguje na, szybciej się wkręca na obroty, jest bardziej taki po prostu żwawy. Natomiast dla mnie punktem wyjścia jest to, że dwa aspekty. Jeden aspekt taki, że to rozwiązanie tej dwumasy, ono jest nieprzypadkowe. W przypadku tego silnika przy przejściu z 3.6 na 3.8 BMW zdecydowało się na taki krok, żeby założyć tą dwumasę. Dlaczego? Dlatego, że warto w ogóle wspomnieć, że silnik 3.6, tak się mówi 3.6, S38, B36, tak naprawdę jak sobie tam sprawdzimy w tabelkach, jaką on ma faktycznie pojemność, to on tak naprawdę ma pojemność 3,5 litra w przybliżeniu, tak, tam 3,550 niecałe. Natomiast S38, B35 miało 3,450, więc tak naprawdę to było 3,4. No ale tamten miał znaczenie B35, no to ten potem nazwali B36. Zresztą to nie tylko te silniki, bo i w M30 jest tak samo, że M30, B35 ma pojemność 3,4. Więc poprzednia generacja to było tak naprawdę 3,5 litra, a 3,8 to sprawilne 3,8, w sensie tam w centymetrach jest 3800 centymetrów, tam chyba bez kilku centymetrów, więc przeskok był olbrzymi, bo tutaj no, taki był jakby duży krok, jeśli chodzi o zwiększenie pojemności i mocy tego silnika. No i uzyskanie tak dużej pojemności tego silnika, no nie dało się tego uzyskać tylko zwiększając średnicę cylindrów, więc też zwiększono wykorbienie wału korbowego. Do tego stopnia, że pojawiły się, jak to w silnikach, które mają bardzo wysokie wykorbienie, pojawiły się jakieś tam niechciane drgania, które trzeba było wytłumić i w tym celu właśnie tutaj została zamontowana dwumasa. Mało tego, też jako ciekawostkę powiem, że koło pasowe, tutaj jest już zdjęte w tym silniku, ale koło pasowe w silniku 3.8 też jest inne niż 3.6 i jest ono niejako komplementarne razem z kołem zamachowym dwumasowym,
bo ono też jest dostosowane do tłumienia tych drgań. Więc to musi tutaj zostać, żeby po prostu tłumić te drgania. Oczywiście mnóstwo jest ludzi, którzy mają M5-34 i przeszli z dwumasy na jedną masę i zarzekają się, że nie zauważyli jakiejś tam różnicy. Więc to oczywiście jest kwestia indywidualna. Wiadomo, tutaj można by się nad tym rozprawiać, więc nie ma jakby złotego środka, czy to lepsze, czy to, tamto lepsze. Wiadomo, że to się wiąże z tym, że silnik stanie się troszeczkę mniej żwawy, no bo wiadomo, że ten układ korbowo-tłokowy cały po prostu jest teraz cięższy. Teraz nie przytoczę konkretnych liczb, ale ja ważyłem, bo mam to sprzęgło jedno, drugie i ważyłem i różnica w wadze jest olbrzymia. Później to sprawdzę, żeby nie wymyślać, więc sprawdzę i podam, ile to jest, ale to jest olbrzymia różnica w wadze. Natomiast u mnie jakby to jest właśnie jeden aspekt, że chciałbym, no nie chciałbym tutaj, nazwijmy to, niepożądanych drgań. Drugi aspekt jest taki, że to koło zamachowe, czy ogólnie sprzęgło, docisk do tego też jest inny, czy tarcza jest inna. Te elementy w ogóle nie występują w zamienniku, więc taka dwumasa jak padnie, to tylko ASO. I też wiadomo, że dzisiaj jeszcze da się kupić tą dwumasę w ASO, ale one, tam niewiele ich sztuk zostało, więc pewnie za jakiś tam czas po prostu, no różnie tam polityka BMW jest taka, że czasami się doprodukowuje, ale to też różnie bywa z tą wznawianiem produkcji, bo czasami potem już podwykonawca jest inny i te części już nie mają takiej jakości, ale nie o tym. Będzie, jest problem z dostępnością i będzie problem z dostępnością, natomiast ta dwumasa, która tutaj była, pojechała na sprawdzenie, zadecydowałem, że robimy pełną regenerację, została rozebrana, została sprawdzona, znaczy ona nie wymagała jakiejś tam ingerencji, natomiast jakby dopóki się jej nie rozbierze, to się nawet nie da tak naprawdę porządnie zdiagnozować dwumasy, w jakim jest stanie, więc stwierdziłem, rozbieramy, robimy, żeby to służyło na lata, okazało się, że jest w porządku, więc została tam tarcza obita, docisk został wyrównany, bo tam troszeczkę to było zużyte, więc sprzęgło jest już praktycznie nowe. Będzie to spięte ze skrzynią Dogleg, zostaje przy skrzyni Dogleg, która teraz też jest w trakcie remontu, w zasadzie już jest na finiszu remontu, ma już wszystkie nowe łożyska. Też o tym może troszkę przy innej okazji opowiem, bo jest to bardzo problematyczna w remoncie skrzynia i nie chodzi tutaj tylko o niedostępność łożysk czy jakiejś tam części do tej skrzyni, ale też jakby jej konstrukcja jest bardzo nietypowa, krótko mówiąc, ale o tym powiem przy innej okazji, coś więcej. Więc no mam Doglega, który będzie świeżo po remoncie, też fajnie by było Dogleg, który, przypominam, skrzynia, która jeździła fabrycznie W30M3, czyli 200 koni z hakiem, E23, E24, E28, z największym motorem to jeździł M90, który miał tam 218 koni, więc ta skrzynia, nie pamiętam teraz, jakie ona ma jakby fabryczne, że tak powiem, granicę wytrzymałości przewidywaną, natomiast tutaj mamy 400 Nm, na pewno lekko nie będzie miała, więc na pewno jej koło zamachowe dwumasowe pomoże troszeczkę, że nie będzie aż tak dostawała, jak to się kolokwialnie mówi, po dupie. Więc stąd ta decyzja. I jeszcze jeden kolejny aspekt jest taki, że dużo rzeczy tutaj przy tej okazji w samochodzie, może poprawiam to nie do końca dobre słowo, po prostu zmieniam, dlatego że ze względu na zastosowanie różnych takich rozwiązań stricte, może nie motorsportowych, ale o przykład poduszki silnika, tak? Ten silnik był zamontowany na poduszkach poliuretanowo-aluminiowych. Najtwardsze, najsztywniejsze, jakie znalazłem na rynku, głównie chodziło o to, żeby po prostu ten silnik nie pracował, bo on nie ma w tej komorze po prostu przestrzeni na pracę, tak? On jakby mi za mocno zapracował, to by mi się wbił albo w chłodnicę wody, albo w ścianę grodziową. Więc taka była decyzja. I teraz jakby, że tak powiem, poprawiam to, bo jednak to są właśnie te kompromisy, o których mówię, że no, trzeba było jakoś usztywnić ten silnik, a z drugiej strony takie poduszki praktycznie nie tłumią tych drgań, więc są jakieś tam drgania, które były irytujące, czy to, że wydech był za głośny, więc teraz wydech będzie cały nowy budowany i będzie z katalizatorem i będą tłumiki wsadzone największe, jakie się tylko da fizycznie umieścić we 30, uwzględniając jeszcze ten mój prześwit samochodu, dosyć drastycznie obniżony.
Więc poduszki na przykład planuję, bo to też zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, ale planuję użyć fabryczne Z34 M5, czyli olejowe. W nadziei właśnie na to, że one wytłumią odpowiednio te drgania też silnika. Więc dużo takich rozwiązań teraz będę, no jakieś tam powiedzmy korekty, poprawki wprowadzał, ponieważ samochód ja użytkuję w sezonie letnim praktycznie na co dzień. Jeżdżę nim i do pracy, i jeżdżę na wycieczki z rodziną, z dziećmi, więc chcę, żeby był, oczywiście wiadomo, ma być to szybkie auto, ale też ma być komfortowe i poniekąd jakby ten cel został już osiągnięty chociażby dzięki zawieszeniu pneumatycznemu, na którym jeździ się mega komfortowo. Natomiast właśnie te jakieś tam wibracje przenoszące się z silnika czy z układu napędowego, te wszystkie poliuretany w zawieszeniu są obecnie wsadzone najtwardsze, jakie są, plus niektóre tuleje gumowe są zastąpione w ogóle unibalami. Więc te rzeczy gdzieś tam będę odkręcał, żeby jednak przywrócić taką po prostu wygodę i komfort użytkowania tego auta w takim praktycznym, w aspekcie takim właśnie praktycznym, codziennego użytku. Stąd też właśnie, tak jak wspomniałem, wydech, tak? Że chcę te katalizatory, żeby te spaliny nie śmierdziały. No niestety mam oryginalne katalizatory z tego silnika, zresztą zachowane w pięknym stanie, ale niestety przymierzałem je i po prostu fizycznie są za duże, po prostu są za duże. Nie mieszczą się pod autem, tak? Znaczy mówię tu o sytuacji, kiedy auto jest opuszczone na samą glebę. To wtedy po prostu no nie ma wystarczająco prześwitu. Musiałby ten katalizator wejść pod ziemię. Więc katalizatory pewnie będę robił jakieś na zamówienie, po prostu niższe, a szersze. Z nierdzewki oczywiście cały wydech będzie zrobiony na nowo. Wydech muszę zmienić, mimo że ten, który był do tej pory. Oprócz tego, że był za głośny, ale pod kątem performance'u był powiedzmy niezły, ponieważ no, silnik po prostu na hamowni wykazał znowu serię, więc przynajmniej można powiedzieć, nie zepsułem nic. Teraz trzeba zmienić go też ze względu na to, że inne średnice są fabrycznie pod tą pojemność, ale też chcę przy okazji go właśnie i bardziej wyciszyć i też. Chciałbym poprowadzić jak najwięcej giętych rur, jak najmniej spawania, żeby było jak najmniej kolanek, jak najmniej, żeby te punkty gięcia były jak najdelikatniejsze, żeby tak kolokwialnie powiem, był ten wydech prosty, żeby spaliny po prostu po drodze napotykały jak najmniej przeszkód, żeby też to ładnie wyglądało, więc jak najmniej spawów, jak najmniej łączeń. Kolektory wydechowe będą wrzucone w ceramikę. I w zasadzie to jest jedyny punkt tutaj pod kątem wizualnym, który, no jeszcze nie podjąłem decyzji, ale chodzi mi po głowie taka szalona wizja, znaczy relatywnie szalona, żeby zrobić białą ceramikę, a pomysł ten wziął się właśnie stąd, że protoplasta silników S38, czyli M88, silnik, który został zaprojektowany i stworzony stricte do BMW M1 E26. Wersje motorsportowe, prokary, które jeździły w grupie 5 się ścigały, no to właśnie miały barany wrzucone w białą ceramikę, tak się zawsze stosowało właśnie w motorsporcie, więc poniekąd jakby ta wizja tego silnika, jakby jego historia, tak, jego jakieś tam górnolotnie by się chciał powiedzieć dziedzictwo, skąd on się wziął, to jakby tutaj chciałbym jakieś takie nawiązanie zrobić. Natomiast z drugiej strony obawiam się, czy to nie będzie takie za bardzo szalone, czy to właśnie nie będzie się gryźć już w komorze silnika, czy nie będzie za bardzo, że tak powiem, się rzucać w oczy. Dajcie znać, co wy sądzicie. Sam jestem ciekaw, co inni uważają na ten temat, bo powtarzam, trzymam się tutaj jakby tego kanonu pod kątem wizualnym. Wszystko będzie fabryka, tak? Czyli elementy aluminiowe będą tylko wyszkiełkowane, szkiełkowanie wodne, czyli będą miały tą strukturę taką naturalną, nieregularność, taką też barwę nieregularną, po prostu no, tak jak nowe elementy, tak jakbym zamówił nowy element z ASO, tak? On też taki przyjdzie po prostu chrobowaty, nieidealny. Dekiel czy airbox będą oczywiście czarne i te elementy, które fabrycznie były polerowane, będą wypolerowane, więc tutaj jakby żadnych szaleństw nie będzie.
jakichś tam silikonów kolorowych, czy w ogóle silikonów, tak naprawdę silikony będą użyte tam, gdzie ich nie widać, natomiast to, co jest wyeksponowane, to będą węże gumowe, żeby to wszystko, wszystko było konsekwentnie utrzymane w tonie tych lat 80., żeby to dalej sprawiało po prostu wrażenie, że to jest silnik fabrycznie montowany, a nie jakiś tam słab. Ok, rozgadałem się, więc jakby tu przedstawiłem mniej więcej jakby plan w ogóle na to, co będę relacjonował przez tak naprawdę do momentu, aż wyjadę do wiosny. Więc no kończę na dzisiaj i tak naprawdę postaram się za tydzień wrzucić kolejny etap prac i opowiedzieć też coś więcej na temat właśnie no ogólnie z zakresu problemów, z jakimi trzeba się zmierzyć, montując silnik S38 D30. Dzięki, cześć, do zobaczenia.